I na środek jeszcze Leon, w lewo, w lewo leci. Leon, i tutaj. Leon, i tutaj na wprost. Tutaj możesz spojrzeć, tutaj, tak, poproszę chwilkę. Leon, i teraz tutaj na wprost jeszcze. I obok. Dobra, mamy jeszcze jeden wywiad. Obróćcie do nas. W książce możemy znaleźć to, jak być po prostu wyluzowanym człowiekiem i dobrze żyć sam sobą, ale też wiele innych jakby moich pasji, które realizuję z przyjaciółmi. W pewnym momencie zdarzało się, że nie spałem do późna i pisałem wszystko. Pani od polskiego dumna? Nie wiem, jak dostarczy książkę, to się dowiem. Trzeba zawsze mieć dystans do tego. Ja jako człowiek znam swoją wartość i każdy powinien ją znać. Jeżeli ktoś mu mówi jakieś rzeczy, które nawet nie mają żadnych podstaw, ani po prostu go obraża, to ta osoba, która jest obrażana, powinna wiedzieć, że tak naprawdę to są puste słowa. Ale nie boisz się teraz, że po tej książce jeszcze trochę tego narośnie? Ja się tego nie boję, ponieważ mam do tego taki dystans, wydaje mi się, bardzo duży, że naprawdę ci ludzie mogą pisać, mówić, ale oni nie mają argumentów. No właśnie, słuchajcie, co do dystansu, daj hejterowi batona lub coś innego do jedzenia, żeby wyluzował. Takie słowa możemy przeczytać u Leona w książce.